Przekaźniki prądu przemiennego. Opowiem, czym przekaźnik prądu przemiennego różni się od przekaźnika prądu stałego, jakie są różnice w jego budowie oraz zasadzie działania. Opowiem także, jak zachowa się przekaźnik prądu stałego zasilany prądem przemiennym oraz czym możemy przekaźnik prądu przemiennego zasilać prądem stałym. Dla celów demonstracji działania przekaźnika na prąd przemienny naszym pacjentem będzie ten oto przekaźnik typu RU922. Jest to przekaźnik przemysłowy z cewką na napięcie 24 V oraz częstotliwość 50 Hz. Żeby lepiej poznać szczegóły budowy takiego przekaźnika, zdejmiemy z niego obudowę i obejrzymy go sobie z bliska. Przekaźnik ten po zdjęciu obudowy wygląda w ten sposób. Na pierwszy rzut oka nie różni się za bardzo od zwykłego przekaźnika na prąd stały. Jest typowo zbudowany, czyli mamy tutaj oczywiście cewkę, jarzmo, kotwicę. Wewnątrz cewki oczywiście znajduje się rdzeń, zestyki. W tym przypadku są to trzy zestyki przełączne oraz podstawę, do której przekaźnik ten jest przymocowany i umieszczone są w niej zaciski śrubowe, ale nie interesuje nas to w tej chwili. I nie ma to znaczenia dla faktu, czy przekaźnik jest na prąd stały, czy przemienny. Różnicę w stosunku do przekaźnika na prąd stały ujrzymy, gdy popatrzymy na koniec rdzenia znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie kotwicy. Koniec ten w przypadku przekaźnika na prąd przemienny nie stanowi jednego kawałka metalu, tylko jest przepołowiony na połowę. Oczywiście przepołowienie ma miejsce tylko tutaj na samym końcu wewnątrz cewki, rdzeń jest jednolity oraz na jedną z tych połówek jest nałożony dodatkowy miedziany pierścień. Usunęliśmy teraz przekaźnika kotwicy, dzięki czemu możemy wyraźniej zobaczyć nasz rdzeń. Jeszcze raz przypomnę, rdzeń ten jest tutaj przepołowiony na dwie części, z czego wokół jednej z nich znajduje się miedziany pierścień. Aby lepiej zrozumieć zasadę działania tego przekaźnika, narysujemy schematycznie budowę jego obwodu magnetycznego. Wygląd obwodu magnetycznego przedstawia się następująco. Jest tutaj wszystko identycznie, jak miało to miejsce w przekaźniku na prąd stały, czyli kotwica, jarzmo oraz rdzeń, z tą różnicą, że w rdzeniu znajduje się pokazane chwilę wcześniej wycięcie. Oczywiście wokół rdzenia znajduje się nawinięta standardowo cewka, którą w tym momencie dorysujemy. Rozpatrzmy najpierw przypadek, kiedy przekaźnik taki zostanie zasilony prądem stałym. Kolorem niebieskim narysuję teraz przebieg linii pola magnetycznego dla takiego przypadku. Przebieg linii pola takiego przekaźnika wygląda podobnie jak w przekaźniku na prąd stały, z tym, że w miejscu, gdzie znajduje się wycięcie w rdzeniu, linie te rozchodzą się tak, by to wycięcie ominąć. W miejscu wycięcia znajduje się miedziany pierścień, który otacza jedną z dwóch połówek rdzenia. Wygląda on mniej więcej w ten sposób. I zanim przejdę do wyjaśnienia, jak dokładnie działa to wycięcie wraz z tym pierścieniem, pokażę najpierw, jak zachowa się zwykły przekaźnik na prąd stały w momencie, gdy podłączymy go do źródła prądu przemiennego. Wykonam teraz eksperyment, podczas którego do przekaźnika na prąd stały podłączę źródło prądu przemiennego. Jeżeli się dobrze przyjrzymy, przekaźnik nie przyciąga swojej kotwicy, aczkolwiek drży ona, wydając z siebie częstotliwość równą 100 Hz. Ponieważ za każdym razem, kiedy prąd płynący przez cewkę zmienia swój kierunek, kotwica jest naprzemiennie przyciągana i odpychana. Mamy tutaj w tym momencie piękny efekt dzwonka. Efekt taki zachodzi dlatego, że prąd przemienny co chwilę zmienia kierunek, w którym płynie, a w związku z tym cewka zmienia również co chwilę biegunowość pola magnetycznego, które wytwarza. Drugim powodem oczywiście jest fakt, że prąd przemienny dwa razy podczas każdego okresu przechodzi przez zero i pole magnetyczne cewki zanika na ten moment całkowicie. Jest to oczywiście bardzo dobra okazja, by kotwica takiego przekaźnika zdążyła przez ten czas oderwać się od rdzenia i również dzwonić. Tak wyglądają linie pola magnetycznego w przekaźniku, zanim cewka zmieni swoją biegunowość. W tym momencie zarówno kotwica, jak i rdzeń namagnesowane są dokładnie w tym samym kierunku i linie pola są zgodne i kotwica jest przyciągana. Natomiast jeżeli zmienimy kierunek prądu płynący w cewce, to zmieni się kierunek pola magnetycznego wewnątrz rdzenia, który dopiero będzie dążył do tego, żeby kotwicę przemagnesować. W takim przypadku linie pola magnetycznego oczywiście będą rozchodzić się tutaj na wszystkie strony, natomiast obydwa te elementy będą odpychać się od siebie, co wzmaga efekt dzwonienia takiego przekaźnika. W przekaźniku na prąd przemienny została zastosowana szczelina wewnątrz rdzenia oraz ten pierścień miedziany. Działanie takiego przekaźnika będzie miało trzy fazy, powtarzające się dla każdej zmiany kierunku prądu płynącego w jego cewce. Pierwszą taką fazą, czyli tą zaznaczoną na kolor fioletowy, będzie oczywiście faza identyczna z tym, z przypadkiem, który występuje w przekaźniku na prąd stały
i dokładnie z tym, co zostało narysowane wcześniej, czyli tutaj. Podczas tej fazy linie pola magnetycznego rozchodzą się wzdłuż całego obwodu magnetycznego, którego pozostała część nie została tutaj narysowana. Dodatkowo strzałkami został tutaj zaznaczony umowny kierunek jego przebiegu i będzie zmieniał się na przemiennie co każdy cykl. Drugą fazą będzie moment, podczas którego prąd w cewce przestał płynąć. Jest to moment, w którym pole magnetyczne w rdzeniu znika, ale jednocześnie zanik tego pola, które tutaj zostało już zaznaczone na fioletowo, indukuje wewnątrz pierścienia miedzianego prąd. Ponieważ prąd elektryczny i magnetyzm są, jak to wiemy z fizyki, bezpośrednio ze sobą powiązane, to indukujący się prąd wewnątrz tego pierścienia będzie indukował nowe pole magnetyczne, które powstanie w takim małym obwodzie otaczającym szczelinę, przez którą przełożony jest ten pierścień. Strzałki tutaj pokazujące kierunek tego obwodu oczywiście też są umowne, ale zostały tutaj zaznaczone bardziej na celu, żeby porównać je z kierunkiem strzałek, jakie wystąpiły wcześniej. Jak widać, w połówce, gdzie znajduje się pierścień miedziany, pole magnetyczne nie zmieniło swojego kierunku, ponieważ ten pierścień dążył do tego, żeby to pole nie znikło, ale z drugiej strony, gdzie nie ma pierścienia miedzianego, pole magnetyczne wcześniej przebiegało w stronę taką, jak tam, gdzie był pierścień, natomiast teraz przebiega w stronę przeciwną. Co więcej, w obu połówkach linie tego pola przechodzą pomiędzy rdzeniem i kotwicą, w związku z czym kotwica jest dalej przyciągana do rdzenia. Wewnątrz reszty obwodu magnetycznego nie występuje teraz pole magnetyczne, ponieważ prąd w cewce znikł. Trzecią fazą będzie moment, kiedy przez cewkę z powrotem popłynie prąd, lecz o przeciwnym kierunku niż było to w fazie pierwszej. Przypadek ten zaznaczmy tutaj kolorem zielonym. Linie tego pola na powrót będą przechodzić przez cały obwód magnetyczny tego przekaźnika, ale w kierunku przeciwnym. Okazuje się, że kierunek ten będzie teraz zgodny z tym, jaki kierunek pola wytworzył nasz pierścień miedziany w połowie rdzenia, na której nie znajduje się ten pierścień. Natomiast pole magnetyczne tutaj będzie niezgodne z kierunkiem, w związku z czym przez tą chwilę kotwicę przyciągać będzie tylko i wyłącznie ta jedna połowa rdzenia. Aczkolwiek już po chwili prąd w pierścieniu zaniknie i linie pola zaczną z powrotem przechodzić również przez drugą połowę i cały cykl powtarza się wokoło. Podczas kolejnego zaniku oraz zmiany kierunku prądu w cewce, linie pola oczywiście znów będą układać się przez chwilę tylko i wyłącznie w tym małym obwodzie. Cykl ten oczywiście będzie powtarzał się dwukrotnie w ciągu każdego okresu prądu przemiennego. Tutaj pokażę jeszcze jeden przykład przekaźnika na prąd przemienny. Jest to przekaźnik typu R15. Również tutaj znajduje się rdzeń, który jest podzielony na dwie połowy, z czego na jednej znajduje się pierścień miedziany. Słów kilka o sensie i zastosowaniu takich przekaźników. Przekaźniki na prąd przemienny mają tą zaletę nad przekaźnikami na prąd stały, że można je zasilać ze źródła prądu przemiennego. Ma to tą zaletę, że wtedy nie trzeba stosować prostowników, a w przypadku, kiedy taki przekaźnik jest na napięcie 220 bądź 230 V, tak jak tutaj, nie trzeba w ogóle stosować żadnego rodzaju zasilacza, tylko przekaźnik taki może pracować bezpośrednio na napięciu, jaki mamy w sieci. Kolejną istotną sprawą jest, jak zachowa się taki przekaźnik przy zasilaniu prądem stałym i prądem przemiennym. Jak możemy się domyślić, przekaźnik taki bez problemu może być zasilany prądem stałym, z tym, że należy zwrócić uwagę na to, jakim napięciem bądź prądem będziemy go zasilać. Aby pokazać różnicę, jaką tam stanowi, posłużę się eksperymentem. Zapiszmy najpierw, jakie parametry ma cewka naszego przekaźnika. Nasz przekaźnik ma cewkę o następujących parametrach. Napięcie 24 V, zapiszmy, opór 31 ohmów i jak możemy na tej podstawie wyliczyć? 0,77 A, co daje nam w połączeniu z takim napięciem aż 18,5 W. Czy patrząc na cewkę tej wielkości możemy sobie wyobrazić, że jest w stanie ona rozproszyć moc 18,5 W, nie topiąc się, nie uszkadzając? Chyba niekoniecznie. Zatem weźmy miernik i sprawdźmy, co się stanie, jeżeli podłączymy do tego przekaźnika prąd przemienny o napięciu 24 V. Jako źródło naszego prądu przemiennego posłuży nam transformator, którego napięciem wyjściowym jest oczywiście 24 V oraz moc 160 V. Taka moc wystarczy nam całkowicie, żeby ten przekaźnik zasilić. Po podłączeniu zasilania 24 V do przekaźnika na prąd przemienny działa on dokładnie tak samo jak przekaźnik na prąd stały, to znaczy kotwica jest przyciągana i przełącza ze styki. W tym momencie w szeregowo w obwodzie cewki naszego przekaźnika został wpięty amperomierz, który jest nastawiony na 10 A prądu przemiennego. Załączmy zatem ten obwód i sprawdźmy, jaki płynie prąd. Okazuje się, że w obwodzie naszej cewki płynie 180 mA prądu przemiennego. Dla przypomnienia, według danych, jakie były na cewce, wyliczyliśmy 770 mA. To znaczy, że nie zgadza się to z tym, co widzimy na mierniku
i co policzyliśmy. Nie jest to oczywiście błąd miernika, jest to całkowicie normalne, ponieważ, jak to wiemy z elektroniki, cewka w obwodzie prądu przemiennego stanowi dławik, który stanowi dodatkowy opór zależny od częstotliwości zasilanego prądu. Dlatego właśnie na cewce tej podana jest również częstotliwość prądu, jakim może być ona zasilana, ponieważ gdybyśmy użyli częstotliwości wyższej, indukcyjność tej cewki miałaby większy wpływ na ten prąd, w związku z czym byłby on za mały, żeby być w stanie przyciągnąć kotwicę, natomiast częstotliwość niższa sprawi, że prąd przez cewkę popłynie na tyle duży, że może się ona spalić. Jeżeli policzymy sobie moc z takiego prądu oraz takiego napięcia, wyjdzie nam około 4,3 W. Też wydaje się to dość duża moc jak na taki mały przekaźnik i również nie jest to faktycznie moc, jaka wydziela się na tym w postaci ciepła na tym przekaźniku, ponieważ jest to moc pozorna. Gdybyśmy policzyli inaczej, to znaczy ze wzoru na moc będącą kwadratem prądu pomnożonym przez opór, to okaże się, że moc ta wynosi zaledwie 1 W. 1 W jest bardzo sensowną wartością dla takiego przekaźnika i nie sprawi, że jego cewka spali się bądź stopi się jego obudowa. Niestety na tym przekaźniku nie jest podany prąd, jaki przez niego płynie, dlatego dowiedzieliśmy się to dopiero po zmierzeniu. Gdybyśmy chcieli dokładnie policzyć prąd oraz moc, jaka wydziela się na takim przekaźniku, musielibyśmy znać dokładną jego indukcyjność, która niestety nie została podana ani na tabliczce znamionowej, ani na cewce. Gdybyśmy taki przekaźnik postanowili zasilać prądem stałym o napięciu 24 V, to, jak można się domyślić, w tym momencie byśmy bez problemu wyliczyli prąd płynący w jego obwodzie, czyli 770 mA, oraz moc równą 18,5 W i przekaźnik przy zasilaniu takim napięciem prądu stałego spaliłby się. Jest zatem jasne, że przekaźniki prądu przemiennego, jeżeli byśmy chcieli zasilać prądem stałym, musimy użyć innego napięcia, które jest zdecydowanie niższe niż napięcie podane na jego cewce. Teoretycznie, po naszych poprzednich obliczeniach, możemy przyjąć, że musimy wybrać takie napięcie, aby moc, jaka odkłada się na tym przekaźniku, była równa 1 W. Jeżeli szybko policzymy, jakie to jest napięcie, wyjdzie nam około 5,5 V. Zróbmy zatem eksperyment, podczas którego sprawdzimy, czy napięcie prądu stałego, przy którym przyciągnie kotwica naszego przekaźnika, nie będzie przekraczało 5 V. Nasz układ testowy wygląda następująco. Mamy tutaj nasz przekaźnik, woltomierz, zasilacz o regulowanym napięciu prądu stałego oraz kondensator, który jest wpięty równolegle do cewki naszego przekaźnika i ma na celu spowolnienie zmian napięcia, jakim będziemy testować. Napięcie, jakie podaje zasilacz na cewkę, widziane jest na naszym woltomierzu, w związku z czym spróbujmy pomału je zwiększać. Mamy w tym momencie niecałe 6 V i jak możemy zobaczyć, kotwica naszego przekaźnika została przyciągnięta. Jak żeśmy wcześniej wyliczyli, naszym napięciem zadziałania będzie około 5,5 V, a dokładnie tyle w tym momencie wskazuje wskazówka. Oczywiście po zmniejszeniu napięcia zasilania poniżej progu, przy którym przekaźnik odpada, kotwica oderwie się. Sprawdźmy jeszcze raz. Napięcie równe około 3,5 V nie jest wystarczające, żeby przekaźnik zadziałał. Natomiast napięcie 4 V też nie jest wystarczające. Napięcie 5,5 V bez problemu sprawia, że przekaźnik działa. Oczywiście, gdybyśmy podłączyli napięcie 5,5 V ze źródła prądu przemiennego, przekaźnik nie miał prawa, by zadziałać. Zaznaczyć należy oczywiście, że napięcie 5,5 V jest tutaj przypadkiem dla tego konkretnego przekaźnika, i w przypadku innych przekaźników na prąd przemienny może się ono zdecydowanie różnić, jak również stosunek tych napięć, czyli 24 V, przy jakim on działa na prądzie przemiennym, do tych 5,5 V, przy jakim działa na prądzie stałym, w przypadku innego przekaźnika również może być inny, ponieważ przekaźnik ten będzie miał inny opór cewki, jak i również może mieć inną indukcyjność. Gdyby zaszła potrzeba zastosowania przekaźnika w obwodzie na prąd przemienny, a nie mielibyśmy przekaźnika prądu przemiennego, możemy zastosować przekaźnik neutralny. Również w przypadku, gdybyśmy mieli zasilać przekaźnik raz prądem przemiennym, raz prądem stałym i chcielibyśmy, żeby w obu przypadkach jego napięcie zadziałania było takie same, to możemy użyć przekaźnika neutralnego w połączeniu z diodami. I oto było powiedziane wszystko na temat budowy i działania przekaźników na prąd przemienny oraz ich różnicy względem przekaźników na prąd stały. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia.